Wow, trudno uwierzyć, że za nami już piąty odcinek Ślubu od pierwszego wejrzenia. Szybko leci ten sezon? Nie ma co. Nie dość, że wiemy, kto z kim wziął ślub, to mamy już prawie cały przebieg ślubów. Jak się okazuje, był on całkowicie inny niż te zeszłoroczne śluby. Najlepsze, że na początku odcinka pokazano, jak banda TVN-u pokazuje, kto z kim będzie w parze. Oczywiście nie pokazano, na jakiej podstawie eksperci wybrali te pary, bo wówczas moglibyśmy zakwestionować ich kompetencje, mówiąc: ej, tak to ja też potrafię. Pokazano tylko ich dobór, w tym nad Julą i Tomaszem postanowili się dodatkowo pochylić, bo Mosak stwierdził, że ona przy nim rozkwitnie, a on będzie zaopiekowany. Ja ogólnie trochę nie czaję, bo między ludźmi musi być jakaś chemia, na którym się tapię znajomości, i to w trakcie tego miesiąca, bo przykładowo jak dotknąć kogoś, kto cię obrzydza, no wiecie, o co chodzi. Fajnie sobie dobrać znakami zodiaku, ale jak nie ma chemii, to i kijem nie tknę. W każdym razie, kiedy Julia i Tomasz po ślubie dojechali już na salę weselną, czekali na nich ich rozwiedzeni rodzice, bo rodzice obojga byli już po rozwodach i raczej się nie przyjaźnili, więc wspólny ich widok i fakt, że tak blisko siebie nie stali, od dawna zdziwił nową młodą parę. Tomka najbardziej szokował fakt, że ma teściów, a swojego nowego teścia określił mianem bardzo przystojnego. Na ślubie pojawiła się też pomijana w trakcie przygotowań mama Julii, którą wciąż szokował cały eksperyment. Mama Tomka w kuluarach również zwróciła uwagę na fakt, że syn miał zazwyczaj mniejsze gabarytowo partnerki. Spokojnie, te stwierdzenia będą padać jeszcze długo, ale Julia jej się podoba i jej zdaniem wizualnie pasuje do Tomasza. Chociaż wiecie, co ci rodzice mają mówić do kamery? Jak powiedzą, że im się wybranka TVN-u nie podoba, a nie daj Boże syn się nie rozwiedzie, to będą mieli przesrane po emisji. Lepiej ściemniać, że jest git, jak mama i siostry Karola w zeszłym sezonie, chociaż jak się okazało później na Instagramie, tak serio myślały co innego. Tomek na wejściu wypytywał przyjaciół, czy na pewno dobrze razem wyglądają, pewnie znowu chodziło o te gabaryty. Oczywiście oboje w kuluarach zapewniali, że są zadowoleni. Wiadomo, oboje bardzo stresowali się pierwszym tańcem, więc postanowili się po prostu pobujać, uwzględniając ze sobą każdy ewentualny obrót. Z jednej strony spoko, ale z drugiej kobieta jednak przeważnie oczekuje, że to mężczyzna będzie prowadził, tak chociażby podświadomie. Chyba całkiem nieźle im ten taniec wyszedł, bo mama Tomka aż się wzruszyła i jakaś łezka poszła. Okazało się, że w Julii najbardziej przeraziło ją to, że jest koziorożcem, a dwa koziorożce to nie wiem, pogryzą się, albo na rogi nadzieją. Ja się na horoskopach nie znam za bardzo. Natomiast mama Julii była w ciężkim szoku, że nie ma między nimi niezręcznej ciszy, jak na taki absurdalny eksperyment. Julia z Tomkiem większość czasu na weselu spędzali razem i nawet wspólnie obchodzili stoliki. W pewnym momencie dziewczyna nazwała swojego męża kolegą, co wywołało gromki śmiech, ale też nacechowało ich relacje. Tomek zaś kolejny raz podkreślał, że nie spodziewał się takiej dziewczyny. Wiecie, te gabaryty, jak szafa trzydrzwiowa, przecież on miał zawsze drobne, ale może tak miało być? Bo odnajduje się w tym wszystkim nadzwyczaj dobrze. No ja bym trochę na jego miejscu uważała z tymi wyznaniami. Jego żona to samym biustem mogłaby go powalić. Pokuszaj się o stwierdzenie, że Julia to ideał wszystkich starych rolników z Rolnik Szuka Żony. Serio, każdy jeden by się zakochał. No może poza Stasiem z pierwszej edycji, ale jego kobiety w ogóle nie kręciły. Sesja ślubna tej dwójki odbyła się w piwnicy, a fotograf TVN-u wymyślał im co i rusz jakieś debilne pozy typu polerowanie butów serwetką. Ja nie wiem, co zakonowało robią te zdjęcia, samej zdarzyło mi się pracować jako fotograf ślubny, akurat nie w Polsce, ale wstyd by mi było takie zdjęcia robić. Ten był jeszcze wyjątkowo całuśny, bo wręcz żądał od nich ciągłych pocałunków, a ten wyraźnie ich irytowały, choć silili się na wymuszony śmiech. Drugie wesele było równie niezręczne, bo kiedy Aneta i Robert podjechali pod salę witającą, ich mama Anety i siostra Roberta zdały sobie sprawę, że nie znają formułki do powiedzenia, a tu przecież cała Polska patrzy.
Całe szczęście pomógł internet i jakoś poszło. Mama Anety stwierdziła, że Robert mógłby być starszy z 5 lat, ale i tak dobrze, że nie jest młodszy, bo jej córka weszłaby mu na głowę. Ona to ma zdanie o tej Anecie, nie ma co. Myślę, że najbardziej zadowolona to by była z Tomka, ale psychologowie z nią niestety ankiety nie przeprowadzali. Jeszcze przed pierwszym tańcem okazało się, że Aneta nie lubi hip-hopu, a przecież Robert jest znanym w Strzelnie pod pseudonimem Żaba hip-hopowcem i tutaj zrobiło się już grząsko. Aneta niechętnie wyszła na parkiet, nie wiedząc, że Robert na tę okazję przywiózł nawet swoich własnych grajków weselnych, bo tak ważna jest dla niego muzyka. W dodatku podczas całego tańca miała nie tęgą minę i pytała niczym Robert przed ślubem, czy to już, czy już koniec. Taniec też nieszczególnie jej się podobał, jak wyznała później do kamery. Cieszyła się jedynie, że nie padła na glebę ani nic takiego. Ogólnie oboje są chyba mega niecierpliwi. Robert chyba przeczuwał, że pierwszy taniec może być stresujący, bo od razu po nim wręczył Anecie duży bukiet długich czerwonych róż, co z pewnością poprawiło jej nastrój. Ogólnie tą parę pokazano najmniej i to w takich dosyć krępujących momentach, więc pewnie reszta wesela po różach poszła dużo lepiej. Całym weselem za to przypadło w tym odcinku Kasi i Pawłowi, bo było najbardziej różowe i cukierkowe aż do zemdlenia. Kasia i Paweł na początku zamiast skupić się na sobie robili obchody po gościach, żeby upewnić się, że i faktycznie ich pierwsze wrażenie jest takie samo jak gości, a ci oczywiście utwierdzali ich w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni, że żona taka ładna i miła, że pan młody taki przystojny. Dla mnie to takie trochę dziwne, bo siebie dopiero poznali, a gości przecież znali już długo, więc po jaki grzyb z nimi gadać? Chyba że chcieli stres rozładować. No nie wiem. Okazało się, że wizualnie kojarzyli swoich znajomych, a siebie zupełnie nie. Chociaż Kasia pracowała na stacji benzynowej, na której Pawłowi nieraz zdarzało się tankować. No bywa, u mnie na przykład siedzieliśmy przy jednym stole na imprezie, a mi się wydawało, że poznaliśmy się dopiero rok później. W każdym razie to, że wszyscy uważali, że Kasia i Paweł są dla siebie stworzeni, dawało im poduszkę bezpieczeństwa, ale taką poduszką też się idzie udusić, niczym biustem Julii, bo ludzie są nierzadko zupełnie inni w towarzystwie, a zupełnie inni w związku. Pierwszy taniec Kasi i Pawła wypadł całkiem nieźle. Paweł zapewnił Kasię, że to on prowadzi, a na koniec pocałował ją w policzek. Kasia zaś stwierdziła, że przy Pawle czuje się jak księżniczka. Całuśny fotograf TVN-u znowu cisnął na pocałunki, ale im akurat nie było z tego powodu przykro, finalnie pocałunki zaczęły być szczere, a Kasia wyznała, że przy Pawle ma ciarki na całym ciele, albo zimno jej było w tej katanie, albo jest jakaś chemia. Na weselu wcale nie było lepiej, bo po torcie goście zaczęli skandować gorzko i nastąpił pierwszy namiętny pocałunek tej pary, długi i głęboki, przy gościach weselnych i całej Polsce. No grubo powiem wam, siostrze Pawła aż oczy z orbit wyszły. Para młoda prezenty przyjmowała po weselu, żegnając gości, a Paweł zapewnił wówczas tatę Kasi, że zaopiekuje się jego córką. Goście byli zachwyceni tym, jak bardzo są dobrani. Tutaj było tak cukierkowo, że aż czuć było wiszącą nad nimi bombę, która musi spaść, bo nic nie może być tak idealne. Kasia i Paweł po weselu byli mega szczęśliwi i bynajmniej nie planowali iść spać. Nazajutrz Paweł wyznał, że po długich rozmowach zasnęli wtuleni w siebie. Chociaż w drodze poślubnej początkowo trzymali się za ręce, Kasia nagle jakby trafiona piorunem zaczęła mieć moralniaka za ślimaka na weselu i wyznała, że żałuje, że zrobiła to pod presją i że chciałaby bliskość fizyczną budować powoli i zaczęła odsuwać się od Pawła. Co prawda ten powiedział, że daje czas, ale czuć było, że bomba spadnie już wkrótce i roztrzaska wszystko w pizdu. Na potwierdzenie pojawił się Mosak, który wyrecytował, że to było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Miłe złego początku a koniec, wiecie jak to idzie dalej. Jak myślicie, czy związek Kasi i Pawła zakończy się szybciej niż ten Igi i Karola? Czy może jednak są dla siebie stworzeni? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat oraz na temat innych par. A tymczasem miłej środy i do zobaczenia.